Mamy rok 1995. Sześcioletni Tomek Łoziński, chłopiec w czerwonej kurteczce, jeździ hulajnogą po warszawskich Łazienkach Królewskich i przysiadając się do przypadkowych starszych ludzi, zadaje im przeróżne, często bardzo śmiałe pytania. To są pytania proste i trudne zarazem, bo dotykają najbardziej osobistych i trudnych przestrzeni oraz doświadczeń życiowych. Z tych krótkich spotkań i otwartości wobec dziecka rodzą się rozmowy, które zarejestruje ojciec Tomaszka, znany i ceniony dokumentalista Marcel Łoziński. Tak powstały film zostanie uznany w internetowym plebiscycie z okazji projektu 100 na 100 – Epoka polskiego filmu dokumentalnego za najlepszy polski dokument w historii. 36 lat później, w roku 2021, kojarzonym pewnie przez sporą część z nas z czasem pandemii, starszy brat chłopca w czerwonej kurteczce, tym razem Paweł Łoziński, pokaże, jak wciąż ważne jest spotkanie z drugim człowiekiem. Stanie on po drugiej stronie kamery, na balkonie swojego domu na warszawskiej Saskiej Kępie, by inicjować rozmowy z przypadkowymi przechodniami, mieszkańcami Warszawy i nie tylko. Tak z kolei powstanie film balkonowy, dokument o niezwykłym życiu przeciętnych ludzi. I ten tytuł chciałabym Wam serdecznie polecić. Ale od początku, skąd pomysł na tak oryginalną i zarazem trudną formułę? Sam Łoziński, który w momencie powstawania dokumentu miał już na swoim zawodowym koncie takie produkcje jak Ojciec i Syn, czy Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, o swoim ostatnim filmie powiedział tak. Postanowiłem zatrzymać się i poczekać, aż świat sam do mnie przyjdzie. Stałem na balkonie z kamerą przez 2 lata i łapałem każdego, kto pod nią przechodził. Z tych spotkań wyszedł film opowiadający o ludziach to, co sami chcieli o sobie powiedzieć i o reżyserze, który był ich ciekawy. Byłem zdziwiony, jak mało znam się na ludziach. Prawie nikt nie jest tym, na kogo wygląda. Ludzie niosą w sobie zagadki i tajemnice, nie dają się łatwo zaszufladkować. Życie jest nie do wymyślenia. I tutaj trzeba wspomnieć, że przez 2,5 roku pod balkonem reżysera przeszło aż 2000 osób. Łoziński przyznał w jednym z wywiadów, że na swój sposób uzależnił się od tych spotkań, a i długo po zakończeniu realizacji anonimowi rozmówcy wciąż przychodzili pod ten dom na Saskiej Kępie, traktując go, jak sam reżyser mówi, być może jak taki swoisty świecki konfesjonał. Montaż nie był prostą sprawą, ponieważ finalnie do filmu trafiły jedynie fragmenty rozmów z 80 osobami. I teraz, czy jest jakiś klucz, czy jest coś, co ich łączy? Chyba nie, choć często są to ludzie w takich ciekawych, trudnych czy przejściowych momentach życia. Wśród przypadkowych balkonowych gości zaczepianych przez reżysera pojawią się jego sąsiedzi, ale sporą część stanowią po prostu nieznajomi, anonimowi ludzie z ulicy. Każdy z nich niesie swoją historię. Jest na przykład ukraiński monter, jest starsza pani pracująca jako dozorczyni. Mamy samotnego ojca czy wdowę, która po śmierci męża wyzna, że jest kobietą nieoczekiwanie szczęśliwą. Mamy na przykład byłego skazańca, osobę bezdomną, która próbuje rozpocząć życie na nowo. Myślę, że brzmi znajomo, prawda? Łoziński przy okazji balkonowych zaczepek ukaże nam taki dość szeroki przekrój społeczny, ponieważ jego bohaterowie w różnym wieku, na różnych etapach życiowych i o różnym poziomie życia czy wykształcenia mówią, co dla mnie ważne, swoim własnym językiem i mówią o tym, co stanowi ich codzienność. Tak tworzy się coś, co nazwałabym chyba taką mozaiką mikrohistorii na wskroś autentycznych. Łoziński daje nam wgląd w prawdziwe życie i dla niego właśnie warto obejrzeć ten obraz. Ale film balkonowy nie jest jedynie eksperymentem filmowo-społecznym i nie powinniśmy widzieć w nim wyłącznie jakiegoś obrazu współczesnego społeczeństwa. To jest według mnie w wymiarze szerszym, uniwersalnym głos o uważności na drugiego człowieka. I to taki głos, który jest na przemian zabawny i refleksyjny, który urzeka swoją prostotą, jakimś takim właśnie żywym, niewyuczonym słowem i głos dotyczący zarówno banalnych spraw codziennych, jak i filozoficznych refleksji, które wygłaszane są często z pewną nieśmiałością czy tak zwanym mimochodem. Na koniec jestem przekonana, że warto poświęcić chwilę, żeby przyjrzeć się drugiemu człowiekowi z poziomu pierwszego piętra domu na Saskiej Kępie. Przecież chyba w każdym z nas jest ciekawość ludzkich historii, a i lubimy też patrzeć na nie z takiej bezpiecznej odległości.
Bohaterowie filmu Łozińskiego to także nasi sąsiedzi, znajomi, krewni, ludzie, których często mijamy, a którzy dla nas bywają przezroczyści. A może warto też zmienić perspektywę i samemu stanąć pod tytułowym balkonem, zadać sobie pytanie, jak tam życie, i zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi? Może być ciekawie. Gorąco polecam.